Pedofilski opis w podręczniku do HIT. Czarnek niedawno zachwalał książkę Pedofilski opis w podręczniku do historii i teraźniejszości. Dzieci rozpięły mi rozporek i zaczęły mnie głaskać. Między innymi taki cytat znalazł się w podręczniku do nowego przedmiotu Historii i teraźniejszości, autorstwa profesor Wojciecha Roszkowskiego. Chciał w ten sposób skrytykować ideologiczne szaleństwa lat 60. Książka jest obecnie na etapie opiniowania. O kontrowersyjnym fragmencie podręcznika do historii i teraźniejszości informuje Rzeczpospolita. Pedofilski opis znalazł się w rozdziale zatytułowanym Rewolucja społeczna w zachodniej Europie. Profesor Wojciech Roszkowski pisze w nim m.in. o ideologicznych szaleństwach lat 60. Dla zobrazowania tego zjawiska przytacza wspomnienia Niemca Daniela Cohna-Bendita, jednego z przywódców ruchów studenckich z 1968 roku. Werbalna pornografia. Za to grozi kara. Mój flirt z dziećmi szybko przyjął charakter erotyczny. Te małe pięcioletnie dziewczynki już wiedziały, jak mnie podrywać. Kilka razy zdarzyło się, że dzieci rozpięły mi rozporek i zaczęły mnie głaskać. Ich żądania były dla mnie kłopotliwe. Jednak często mimo wszystko i ja je głaskałem. To słowa, z którymi mają zapoznać się uczniowie pierwszej klasy szkół średnich. Eksperci, z którymi rozmawiała Rzeczpospolita, krytykują wybór cytatu. To werbalna pornografia. Za jej rozpowszechnianie grozi kara i powinny posypać się pozwy. Mamy do czynienia z seksualizacją zamiast edukacji seksualnej, mówi Rzeczpospolitej dr Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięca. Przemysław Czarnek, ocena merytoryczna jest absolutnie pozytywna. Tymczasem podręcznik profesor Roszkowskiego zachwalał ostatnio minister edukacji Przemysław Czarnek. Jest na końcowym etapie procedury dopuszczenia do używania go jako podręcznika oficjalnego. Zostaje tylko ocena językowa. Ocena merytoryczna, mogę to już powiedzieć, jest absolutnie pozytywna. Jestem przekonany, że będzie to znakomity podręcznik, z którego będą się uczyć najnowszej historii nowe, młode pokolenia Polaków, mówił Czarnek. Historia i teraźniejszość będzie wprowadzana w szkołach ponadpodstawowych sukcesywnie od roku szkolnego 2022-2023, obejmując kolejne roczniki. Docelowo nauczana będzie w liceum ogólnokształcącym w klasie 1 i 2, w technikum w klasie 1, 2 i 3, a w branżowej szkole 1 stopnia w klasie I.